Cześć tato, jak się masz? A ty znowu. Dobra, co chcesz teraz? Chciałem porozmawiać z tobą o czymś ważnym. Ważnym? Nie wierzę, że masz coś do powiedzenia, co może być ważne. Naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne. Chciałbym porozmawiać z tobą o tym, jak mnie traktujesz. Ale co ty bredzisz? Ja cię traktuję doskonale. Jesteś tylko leniem i nieudacznikiem. To właśnie o to chodzi. Ciągle mnie deprecjonujesz i w ogóle nie doceniasz moich osiągnięć. Osiągnięcia? Jakie osiągnięcia? Ja nie widzę żadnych osiągnięć. I to jest właśnie problem. Zawsze minimalizujesz moje sukcesy i skupiasz się tylko na tym, co robię źle. Bo zawsze wszystko robisz źle. Nie jesteś w stanie niczego zrobić dobrze. To jest dokładnie to, o czym mówię. Ciągłe deprecjonowanie mnie i krytykowanie sprawia, że ja czuję się bezwartościowy. Może gdybyś wreszcie zaczął robić coś porządnie, to nie musiałbym ciebie krytykować. To nie tak działa. Ja potrzebuję wsparcia i uznania, a nie ciągłego krytykowania. To tylko pogarsza moje samopoczucie i motywację. Samopoczucie? Motywacja? Nie masz motywacji, bo jesteś leniem, śmierdzącym leniem. Widzisz? Właśnie takie komentarze mnie ranią. Chciałbym, żebyś zaczął mnie wspierać i doceniać moje starania. Wspierać? Po co mam cię wspierać, skoro i tak niczego nie osiągniesz? Mam nadzieję, że zrozumiesz, że twoje słowa mają wpływ na moje samopoczucie i poczucie własnej wartości. Bardzo chciałbym, żebyśmy mogli mieć zdrową i opartą na szacunku relację. Relacja? Nie mam czasu na takie bzdury. Dobra, idź sobie i przestań narzekać. Rozumiem. Mimo wszystko mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy w stanie porozmawiać o tym i poprawić naszą relację. Nie licz na to.